Bartkowej Posadowej nastąpiło otwarcie nowego budynku dla ratowników Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, połączone z 60-leciem istnienia jednostki. U progu sezonu letniego ratownicy mają więc nowe miejsce, z którego będą czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających. Nowa jednostka znajduje się zaraz przy Jeziorze Rożnowskim. Jak mówi Dariusz Gerhardt, prezes zarządu WOPR-u, budynek daje dużo większe możliwości i jest bardzo dobrze dopasowany do potrzeb ratowników. Przenieśliśmy się do nowego obiektu, który został wybudowany pod nasze dyktando, więc rzeczy, które tutaj są zrobione, były nam niezbędne do takiego dobrego funkcjonowania. Uroczystość 60-lecia jednostki Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to ogromna nobilitacja i radość dla wszystkich członków załogi. Prezes Gerhardt zaznacza, że chęć niesienia pomocy innym od wielu pokoleń tkwi wśród sądeczan. Duże święto, WOPR powstał w 1952 roku, na naszym terenie bardzo wcześnie zaczął działać. No i działamy do dzisiaj, już któreś pokolenie ratowników jest tutaj nad jeziorem. Są nowe pokolenia młodzieży, którzy tworzą, robią stopnie i pracują od samego początku, ucząc się ratownictwa. Ratownicy przy użyciu nowoczesnego sprzętu zaprezentowali również zgromadzonym gościom swoje umiejętności w wodzie podczas pokazowej akcji ratowania osoby tonącej. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski w 60. rocznicę istnienia organizacji zwraca uwagę na ogromną potrzebę funkcjonowania jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chwała im za to, bo przez te 60 lat wiele istnień ludzkich zostało dzięki ich sprawnemu działaniu uratowanych. Natomiast dzisiaj jest szczególna okoliczność, bo może coś być piękniejszego, jak nasze dziesięciolecie uruchomić i przejąć w użytkowanie tak piękny obiekt. Jak mówi Witold Kozłowski, nowe miejsce i dużo większe możliwości ratowników zapewnią większe bezpieczeństwo wszystkim wypoczywającym. Oni są dobrze wyposażeni, oni mają środki na działalność bieżącą, nie muszą zastanawiać się nad każdym litrem paliwa, no to dzięki temu też bezpieczeństwo na wodzie jest absolutnie na wyższym poziomie. Nową jednostkę Sądeckiego WOPR-u ufundował prezes firmy Wiśniowski, Andrzej Wiśniowski. Budowa budynku trwała 4 lata i kosztowała około 2 miliony złotych. Jak mówi Monika Bochenek z firmy Wiśniowski, dzięki renowacji zyska na tym region i wszyscy goście, którzy przybywają na Sądecczyznę wypocząć. Przede wszystkim tak naprawdę to pan Wiśniowski jest takim lokalnym liderem, który chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne, wspiera różnego rodzaju inicjatywy i stąd też między innymi ta inicjatywa, żeby wesprzeć WOPR, żeby można było zapewnić to bezpieczeństwo w sposób skuteczny, sprawny. Uroczystości z nowej jednostki zostały przeniesione do siedziby firmy Wiśniowski, gdzie została przybliżona zarówno historia Sądeckiego WOPR-u, jak i firmy Wiśniowski, a zasłużonym gościom zostały wręczone nagrody. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski został nagrodzony srebrnym medalem za zasługi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.